osobiście. Mhm. Tego zespół Klasik. Tak jak mówię, jest to zespół bardzo znany i cieszymy się, że takie coś, taką dostaliśmy propozycję, bo mamy pamiątkę na całe życie, także... Możemy dać płytę dla chłopaków. Jak wchodziłem do szatni, jak chłopaki się dowiedzieli z Polen, bo nikomu nie mówiłem, no. to od razu piosenka leciała, także... Wszyscy śpiewali. Chłopaków w szatni to króluje disco polo. Tak, jest nam bardzo miło, bo wchodząc nawet do sklepu osiedlowego, panie ekspedentki potrafią włączyć nam piosenkę i śpiewać i obsługiwać nas. W Leroy nas zaczepiają, ludzie pytają się, czy jeszcze będziemy w teledyskach. Mój chrześniak, który ledwo co zaczął mówić, to pierwsze co była miłość gorąca jak ogień piosenka. Radek Osłuch reprezentował mnie. I tak pierwszy transfer trafiłem do Jagiellonii Białystok dzięki Radkowi. Później żeśmy się rozłączyli, nie współpracowaliśmy, po czym został prezesem klubu w Zawiszy Bydgoszcz i po prostu dzwoniliśmy się, tak? Potrzebował zawodników. Ja już miałem tak, że z Wisłą Płock spadliśmy z pierwszej ligi do drugiej. Rozwiązałem umowę i praktycznie dwa miesiące nic nie robiłem, nie trenowałem i chciałem zakończyć przygodę już z piłką po tym czasie. Wtedy właśnie prezes Radek Osłuch do mnie zadzwonił, pod koniec sierpnia to było, tydzień przed pierwszą kolejką pierwszej ligi. Zadzwonił, czy chciałbym podejmę rękawice. No i tak się okazało, że tydzień później grałem w pierwszym składzie na Sandecy Nowy Sącz. Wygraliśmy 5-1 i bodajże miałem chyba 2 albo 3 asysty. Na początku w Zawiszy było 3 zawodników z Portugalii. Bardzo dobrze się wkomponowali w zespół, bardzo dobrze wyglądali, mieli dużo propozycji na odejście z Zawiszy do lepszych klubów. Zostali z nami, po czym włodarze klubu poczynili dalej ściągnięcie kilku następnych Portugalczyków, ale okazało się, że nie wszyscy dostosowali się poziomem do tych pierwszych 3 zawodników. No i stał się obóz taki polsko-portugalski w szatni, gdzie po pół roku doszła jeszcze kadra szkoleniowa z Portugalii i tak naprawdę język portugalski przeważał w szatni w Zawiszy, tak? Także w Polsce był język portugalski, ja już bardziej po portugalsku mówiłem w szatni niż po polsku. Przygotowania 2-3 godziny przed meczem, opije się tych wszystkich specyfików i później wiadomo, że pęchniesz pełny i trzeba wyskoczyć, a że zazwyczaj jest jedna ubikacja albo dwie na całą szatnię na 20 chłopa, więc zawsze idę na koniec, żeby nie stać w kolejce. Także czasami się zdarzało, że nie zdążyłem wyskoczyć. Coś tam kierownik zawsze pytał, czy wszyscy wyszli, a mnie tam pewnie widocznie nie dosłyszał i wyszło tak, że musiałem albo walić drzwi, albo wyłamować zamek. Także gorzej było w Hiszpanii, bo w Hiszpanii jak na obozie zamknęli mnie, to były bardzo grube drzwi, bo to w takich jakby kamienicach te szatnie były. Więc te drzwi miały 6 cm grubości, więc tam nie było szans ani wyłamania, ani czegokolwiek. Co najgorsze, nie miałem ze sobą telefonu i musiałem dzwonić od Hermesa, pożyczyć telefon i dzwoniłem do prezesa Osłucha, bo to było za Wiszą Bydgoszcz. No i też była śmieszna sytuacja, bo dzwoniąc do prezesa Radka, było tak, że zobaczył na wyświetlacz, patrzy, że Hermes do niego dzwoni, ale patrzy na boisku, a on przecież na boisku gra. Więc mówi, że to jest niemożliwe, żeby dzwonił. No i odłączał mnie. I tak za piątym razem dopiero odebrał i powiedziałem prezesie, mówię, bo tu mnie zamknęli, wziąłby prezes kierownika, żeby mi tutaj otworzył. No i tak właśnie udało się. Jest wierna fanka KTS Beszło, więc myślę, że na wiosnę będzie tam wierny kibic. Przybędzie. Bo ja muszę do śpiewni dostać i będę śpiewała razem z kibicami. Czyli to już nie będzie, to już będzie impreza, jak to było, masowa. To już będzie powyżej 900, powyżej 1000, także... Jest 999, teraz będzie 1000. Więcej treningu, więcej przygotowań niż samej gry. Bo jeszcze w grudniu jest roztrenowanie, także mamy praktycznie 4 miesiące przygotowań, a ligi mamy 3 miesiące, tak jakby dobrze zliczył. Myślę, że to powinno być jak najwięcej meczy. Ja akurat w klubach, w których byłem, zawsze jakiś tam sentyment zostaje, także są wspomnienia. W życiu raz się gra w piłkę, także no, ten czas szybko leci i przemija, więc czasami warto zajść do szafki czy do półki, gdzie są poukładane te koszulki i wrócić wspomnieniami, bo niestety no, czasu nie cofniemy, a miłe wspomnienia zostają. Starsza z tych koszulek to będzie z Nadarzyna.
archiwum. Miałem 15-16 lat, jak grałem w tej koszulce, także z B klasy awansowaliśmy do A klasy i później z A klasy do okręgówki, także koszulka taka sentymentalna, w której zaczynają seniorskie kroki pierwsze. Może dalej od najstarszej, czyli to będzie koszulka Ruchu Chorzów, w której grałem w drugiej lidze przez 2 lata. Z numerem 2 zawsze. Ciężko jest, jak się przychodzi z klubu do klubu, żeby dostać swój numer. No nie byłem takim zawodnikiem, który dostawał numer, jaki chciał, tak? Po prostu, który był wolny, taki brałem. Większość grałem na obronie, więc te numery są mniejsze. Mhm. Jest to 2, 4, także jedynie w Pogoni miałem wyższy numer, to grałem z 10. To ogólnie były koszulki pierwszej drużyny, a że graliśmy w rezerwach, więc to przejęliśmy te koszulki. Mhm. Grając w Legii, to jest ta jedna i druga jeszcze jest nowszy model. Nowszy model i w tej koszulce wygraliśmy trzecią ligę, starą trzecią ligę. Mhm. I nie mogliśmy awansować do ligi wyżej, bo musiało być 2 ligi różnicy. Dlatego byliśmy mistrzami trzeciej ligi, ale awansowała druga drużyna. To Zagieloni Białystok. Bardzo ładne miasto, bardzo dużo sympatyków, kibiców tego klubu. Przychodziłem tam jako do pierwszoligowca. Udało nam się masować do Ekstraklasy. Niestety w Ekstraklasie nie zadebiutowałem w Jagiellonii. Była zmiana trenerów, także tam troszeczkę się pozmieniało. Musiałem sobie szukać klubu. Była taka możliwość przyjść do KTS Weszło. Fajnie, bo brakuje mi grania na dużym boisku, także biegania. Niestety tego się nie da zapomnieć, to gdzieś tam w sercu zawsze jest. Mówię, no szkoda, że tak czas szybko leci, szybko przemija, ale dopóki będę miał zdrowie i mi na to pozwoli, będę grał. Gdzie mnie z tą kamerą? Tak jak widać, jesteśmy już na treningu pod balonem na Ławiczyńskiej. Wszyscy są gotowi, chłopaki czekają na trening. Trenerzy nam rozpisali, co mamy robić. Także zaczynamy się ciężko pracować i zapraszamy na Marymont pod koniec marca, początek kwietnia. Zaczynamy ligę, więc będzie się działo. Otwieramy bójkę. Like that.